Puścimy taki króciutki filmik dla rozluźnienia klimatu, a później przejdziemy do wykładu. Zjedzą nas do ziemi, zjedzą nas robale. Wtedy nie będzie już nas wcale. Wsadzą nas do ziemi, zjedzą nas robale. Wtedy nie będzie już nas wcale. Bączek! Powstań na sąd! Sąd? Jaki sąd? Przecież ja umarłem! Przecież ja umarłem! Jaki sąd? Jaki sąd? Albowiem postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Hej, Bronek, tu jestem! Widzisz mnie? Wiesz co? Widzisz mnie? Pracowałem z Pączkiem wiele razy. Widzisz mnie? I on zawsze mówił jedną rzecz. Umierasz, wsadzają cię do ziemi, zjadają cię robale i koniec. Rozumiesz? Nie ma nic więcej. Nie widzi mnie. Nie widzi mnie. Zjedzą nas robale. Wtedy nie będzie już nas wcale. Wsadzą nas do ziemi, zjedzą nas robale. Dla przypomnienia, czy może dla tych, którzy pierwszy, no dzisiaj przyjechali, to powiem, że na moich wykładach rozważamy psalm 107, tylko to nie jest, jak mówiłem wczoraj, jakaś analiza tego słowa, ale widzę w tym słowie, w psalmie 107 pewne odniesienia, czy pewne zachowania, pewne kryzysy, które tam przeżywają ludzie, z którymi możemy się utożsamić. I dzisiaj mamy trzecią część wykładu z psalmu 107 i zaczniemy, przeczytamy krótki fragment od 17 do 22 wersetu i później na drugim wykładzie będziemy dalej kontynuować i przyjrzymy się temu, co to słowo mówi i zobaczymy, jakie to ma odniesienie i co to oznacza dla naszego życia. Psalm 107, 17, od 17 wersetu. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj składają ofiary dziękczynne, niech z radością opowiadają o czynach Jego. Dochodzimy do takiego momentu, do takiego fragmentu, który myślę jest sercem, czy głównym przesłaniem tego psalmu, tego cudownego psalmu 107, gdzie właśnie dochodzimy do takiego wersetu, do takiego słowa, w którym czytamy: posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i aby ich wyratować od zagłady. Powiem tak, Bóg posyła słowo swoje, aby uzdrowić dzisiaj, żebyś nie musiał skończyć tak jak Pączek. Bóg posyła dzisiaj swoje słowo w celu uzdrowienia twojego życia i to od ciebie zależy, czy przyjmiesz ten życiodajny lek, czy przyjmiesz tą Bożą tabletkę, tą Bożą pigułkę,
która jest dzisiaj Tobie podawana, czy od wczoraj jest Tobie podawana, czy po prostu to zbagatelizujesz i uznasz, że jednak najlepszym lekarstwem to jest iść i zapalić po obiedzie, albo najlepszym lekarstwem to jest iść i wypić piwko i byleby się jak najszybciej dni skupienia skończyły. Możesz wybrać, mówiliśmy wczoraj o wolności, jaką człowiek ma, wolności do wyboru dobrego, bądź wolności do wyboru złego. I wczoraj mówiliśmy o ludziach, którzy pobłądzili, którzy zagubili się i właśnie ludzie, którzy uzależnili się od czegokolwiek, to są ludzie zagubieni. Ktoś powiedział w ten sposób, jeśli chcesz wiedzieć, od czego jesteś uzależniony, to coś sobie odmów. I dopiero będziesz widział, czy jesteś od tego uzależniony, czy nie. Później mówiliśmy o niewoli, o tym, że ludzie tutaj z tego psalmu siedzieli, wiecie, związani żelazem, nędzą, siedzieli w ciemności i mogliśmy też rozpatrywać to pod tym kątem, co to oznacza właśnie dla ludzi, którzy żyją w problemach. A dzisiaj dochodzimy do takiego momentu, gdzie czytamy, że chorowali z powodu swego występnego życia. I dzisiejszy wykład nazwałem odchylenie od pionu. Dlaczego? Za chwilę się dowiemy. I jest tutaj, wiecie, obraz ludzi chorych, cierpiących. Obraz ludzi, którzy, powiem tak, sami sobie zaszkodzili. Nie chcieli sobie zaszkodzić. Może zbagatelizowali ostrzeżenia, ale nie wybrali pewnie, no nie wiem, świadomie. Nikt nie wybiera świadomie takiego stylu życia, żeby sobie zaszkodzić. Pamiętajcie o jednym, że człowiek, który po raz pierwszy wybiera narkotyk, to nie wybiera go z myślą o tym, żeby zrujnować sobie życie. Ktoś, kto po raz pierwszy wybiera alkohol, to nie z myślą o tym, żeby wybiera alkohol, no bo chce, żeby mu się rodzina posypała, albo chce zobaczyć, jak to jest być bezdomnym, jak to jest, żeby go z pracy wylali, albo jak to jest kogoś potrącić po pijanemu. No nikt nie wybiera w ten sposób alkoholu. Tak samo nikt, kto sięga po raz pierwszy po nikotynę, kto sięga po tytoń, nie wybiera tego z myślą o tym i to jest jego marzenie, żeby zachorować na raka płuc. No nikt nie wybiera i ci ludzie również tego nie wybrali. Chorowali z powodu swojego występnego życia. Obraz ludzi chorych, cierpiących. Czym jest choroba? Wiecie, my tutaj analizujemy sobie pewne terminy, które występują w tym słowie. I analizowaliśmy, czym jest zabłądzenie, czym jest pustynia, czym jest ciemność, czym jest niewola. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie od wczoraj to. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to można nagrania skopiować, żeby sobie przypomnieć, ale dzisiaj również zajmiemy się tym, tak w bardzo takim ogólnym znaczeniu, wiecie, ja nie jestem lekarzem, czym jest choroba. I pozwólcie, że posłużę się najprostszymi stwierdzeniami. Choroba jest to ogólne określenie, uwaga, każdego odstępstwa od normy zdrowego organizmu. Choroba to po prostu odstępstwo od normy. Mówiąc inaczej, choroba to zaburzenie pewnej równowagi, która występuje w organizmie. W zdrowym organizmie, pamiętajcie zawsze o tym, występuje zdrowa równowaga. Jeśli pewne granice są przekroczone, mówimy, że równowaga została zachwiana, a to świadczy o tym, o jakimś stanie chorobowym, który prawdopodobnie wdał się do organizmu. Lub posługując się właśnie terminem budowlanym, jest to po prostu odchylenie od pionu, odchylenie od normy. Kiedy do organizmu, wiecie, dostaje się jakiś wirus, zaczyna rozwijać się choroba. Kiedy zaczyna rozwijać się choroba, zostają zaburzone pewne normy określające zdrowie. Pojawia się gorączka. Pojawia się przyspieszone tętno,
Pojawiają się takie no, objawy jak szybsza akcja serca, spadek ciśnienia, płytszy oddech. Wiecie, różnie w zależności od choroby, która gdzieś uderzyła w nasz organizm. I zaczynają się dziać rzeczy, które zwykle nie dzieją się wtedy, kiedy organizm jest zdrowy. Zgadza się? Tak możemy wytłumaczyć chorobę. Ale podobnie jest z uzależnieniem, słuchajcie. Tak samo właśnie to ma odniesienie do wszelkiego rodzaju uzależnienia, nie tylko od środków zmieniających świadomość, od środków toksycznych, ale również można, tak jak mówiłem wczoraj, od hazardu być uzależnionym, można być uzależnionym od, można być zakupoholikiem, pracoholikiem. I wiecie, i zwykle wtedy zaczynają się dziać rzeczy, które wcześniej, kiedy byliśmy zdrowi, nie miały miejsca w naszym życiu. I tak się właśnie dzieje. Czym się to objawia? Jakie są tego objawy? Ano na przykład może zaczyna brakować ci czasu, zaczyna brakować ci kasy, zaczyna brakować, czy ulegasz jakiemuś wypadkowi, tracisz pracę, zabierają ci prawo jazdy, może się z kimś poszamotasz, pobijesz, rośnie ci, czy zakładają ci kartotekę na policji. Wiecie, zwykle zaczynają się dziać rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca w twoim życiu. To jest objaw, to jest symptom tego, że w twoim życiu coś jest nie tak, że w twój organizm, wiecie, no nie tylko ten fizyczny, ale psychiczny, w psychikę, w swoją strukturę duchową, wiecie, no w całego tym, kim jesteś, coś uderzyło. Albo pozwoliłeś na to, żeby coś uderzyło w ciebie i wtedy zaczynają się dziać rzeczy, których wcześniej nie doświadczyłeś. Tracisz kontakt z dziećmi, żona nagle staje się twoim wrogiem, popadasz w długi, zbyt wcześnie tracisz zdrowie, może nawet życie, dach nad głową. Zaczynają się po prostu, jak w chorobie, dziać rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca w twoim życiu. Obojętnie, tak jak mówię, od czego się uzależnisz. Czy jest to nikotyna, czy jest to amfetamina. Czy to jest alkohol, czy to jest marihuana. Czy to jest hazard, czy pornografia. Gry komputerowe, czy zakupy. Obojętnie, od czego się uzależnisz. Zobaczysz, a jeżeli ty będziesz na to ślepy, to inni zobaczą, że w twoim życiu coś innego się dzieje niż do tej pory. Że w twoim życiu zaczyna się dziać coś złego. Twoje życie zaczyna odbiegać od dotychczasowej normy i krążyć wokół tego, od czego się uzależniłeś. Na przykład weźmy hazard. Weźmy takiego hazardzistę. Wiecie, najpierw zaczyna grać adrenalina, wiecie, uzależnienie od hazardu to możemy powiedzieć, to jest takie uzależnienie trochę od adrenaliny. To tak jak od jakichś takich niebezpiecznych sportów, brawury jakieś. Hazard jest brawurą pewnego rodzaju, tyle że taką, wiecie, finansową. I na przykład taki człowiek najpierw zaczyna grać po to, żeby mieć więcej. Później zaczyna grać, żeby odzyskał to, co stracił. A później to gra, żeby już mieć cokolwiek. Na tym to polega i w hazardzie zawsze jest ten dreszczyk emocji, słuchajcie, ta adrenalina, podobnie jak w pornografii. Jest ta adrenalina, jest ten dreszczyk emocji, od czego można się uzależnić. Zawsze nauk, słuchajcie, zabiera. Nauk nigdy nie dodaje, a jeśli dodaje, to problemów. A jeśli zabiera, to wszystko to, co jest cenne z twojego życia, wypłukuje po prostu to, co cenne. Wszystko to, co cenne. Pamiętam, jak koleżanka mojej żony żaliła się jej, że na tak wiele rzeczy nie stać ją w życiu. Pracuje, mąż pracuje, ale na wiele rzeczy jej nie stać. Wiecie dlaczego? Ponieważ około 700-800 zł miesięcznie
wydają na papierosy. Z mężem palą oboje. 700-800 zł miesięcznie, ludzie kochani. I siłą rzeczy nie będzie ich stać na dużo więcej. Nie będzie ich stać na wczasy. Nie będzie ich stać na to, żeby dziecku rower kupić. Nie będzie ich stać na to, żeby dziecku, no nie wiem, jakiś gadżet kupić, jakiś komputer czy jakiś nowy telefon. Siłą rzeczy na wiele rzeczy, no nie będzie ich stać. Będą sobie odmawiać i ona mówi tak, co jest ciekawe, na wiele rzeczy ją nie stać z mężem, ale na fajki zawsze mają. Słuchajcie, czy to jest odpowiedzialność? Czy to jest odpowiedzialność dwoje dorosłych ludzi mających dzieci? Czy postępują w sposób odpowiedzialny? Dojrzałe życie to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. I chcę wam powiedzieć, nigdy nie jest za późno, żeby się tego uczyć. Ja wczoraj mówiłem, w wieku 29 lat miałem zrujnowane życie i musiałem się tego życia nauczyć na nowo. Ja nigdy nie byłem taki, wiecie, przystosowany do tego, żeby pracować. Zawsze bardziej przystosowywałem się do tego, żeby lawirować. Ale kiedy Jezus zmienił moje życie, z trudem, powiem wam, i do tej pory ponoszę wielki trud edukacji, ponoszę wielki trud własnego rozwoju, ponoszę wielki trud tego, żeby jutro nie być w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Rozumiecie, o czym mówię? Żeby się rozwijać, żeby nie być ciągle tym samym człowiekiem, żeby nie być człowiekiem, w którym zmienia się tylko wygląd zewnętrzny. Ale przede wszystkim, żeby coś w środku się mogło zmienić. Potrzeba podjąć naprawdę i stoczyć bój, stoczyć nie jedną walkę, żeby podjąć odpowiedzialne decyzje w życiu. Choroba zawsze pojawia się wcześniej niż jej symptomy. O tym mówiłem wczoraj. To przypomnienie dla tych, którzy słyszeli, a informacja dla tych, którzy są dzisiaj po raz pierwszy tutaj. Pamiętajcie, choroba pojawia się wcześniej niż jej symptomy, podobny jest z uzależnieniem. Dużo wcześniej się uzależnisz, niż to zauważysz. Zawsze to tak działa i miej to w pamięci. I nie czekaj takiego momentu, że zaczniesz ponosić naprawdę duże straty, żeby to zobaczyć. Reaguj wcześniej. To słowo dostarcza nam, słuchajcie, bardzo ważnej informacji, że ci ludzie chorowali, ci ludzie, o których czytamy, chorowali z powodu swego występnego życia, cierpieli z powodu swoich win. A więc ci ludzie ponosili pełną odpowiedzialność za swój stan, w jakim się znajdowali. Nie była winna teściowa, nie była winna sytuacja, nie był winny szef pracy, nie była winna żona, która gdzieś tam za uszami gdera, jak się niektórym często tak wydaje. Ale sami podjęli taką decyzję, mówiłem na początku, nie chcieli, bo nikt świadomie, nikt zdrowy, kto ma zdrowy rozum, nie podejmuje takich decyzji, żeby na szkodę swojego życia. Ale pamiętajcie, wybierając środki, które zmieniają twoją świadomość, wybierasz również konsekwencje, które za tym idą. Tego się nie da rozerwać ze sobą. Wcześniej czy później o tym się przekonasz. I ci ludzie ponosili odpowiedzialność za swój stan i położenie. Chorowali, ponieważ styl życia, jaki prowadzili, był niszczący dla ich zdrowia. Zlekceważyli to Boże prawo miłowania siebie i szanowania swojego życia. Dlatego płacili tak wysoką cenę. I chcę wam powiedzieć, że są oczywiście choroby, na które człowiek nie ma wpływu. Są choroby, na które człowiek może zapaść, no, bez, można powiedzieć, jego własnego udziału. Ale do tych chorób nie należy alkoholizm. Ani również wszelkie choroby, które wynikają z zażywania środków psychoaktywnych. To jest twój wybór, to jest twoja odpowiedzialność.
Powiem coś bardzo dosadnie. Wybaczcie, jeśli was zgorszę. Jak nie można siedzieć w gnoju i nie śmierdzieć, tak nie można żyć w grzechu i mieć się dobrze. Rozumiecie? Jeżeli, wiecie, no ktoś by, kogoś by wsadzili do gnoju, do szamba, on nie będzie pachniał. Tak samo, wiecie, nasze nurzanie się w grzechu, w alkoholizmie, w tych wszystkich rzeczach, które niszczą nasze życie, to powoduje, że nasze życie zaczyna się rozkładać. I prędzej czy później inni to poczują. Dalej dowiadujemy się, słuchajcie, że wszelki pokarm obrzydł im i byli już bliscy bram śmierci. Jednym z objawów uzależnienia jest brak apetytu. To jest coś, co bardzo często towarzyszy ludziom uzależnionym. Tak się składa, że ludzie, którzy się uzależniają, którzy gdzieś tam, powiedzmy, no, prowadzą takie, a nie inne życie, są niedożywieni, struci często jakimś przepiciem, przepaleniem i nie mają już apetytu na nic, jak tylko zaleczyć kaca. Ludzie palący, a szczególnie kobiety, mają, wiecie, takie trochę głupie wytłumaczenie. Wiecie jakie? Że jak rzucą palenie, to zaczną tyć. Słyszeliście? Słyszeliście taką tezę? I to jest dla niektórych wytłumaczenie, że ona woli palić, bo jak rzuci palenie, to zacznie tyć i nie będzie atrakcyjna. Wiecie, a ja powiem, i co z tego? I co z tego nawet? Nawet jeśli przybędzie kilogramów, pytam się, co z tego? Kiedy ludzie, słuchajcie, zrywają z uzależnieniem, wraca apetyt i to jest po prostu normalne zjawisko. To jest coś normalne. Czymś nienormalnym by było, kiedy człowiek zrywa z grzechem i nie ma apetytu na nic. Nie ma apetytu na życie, nie ma apetytu na to, żeby dalej jakoś z perspektywą patrzeć w przyszłość. To jest wtedy coś nienormalne. Ale rzeczą normalną jest, kiedy człowiek likwiduje truciznę ze swojego organizmu, to czymś normalne jest, że ten organizm domaga się witamin, domaga się treściwego jedzenia. I nie jest to nic złego i szkodliwego. Po prostu organizm tego potrzebuje. U tych ludzi, o których tutaj czytamy, pojawiło się coś właśnie w rodzaju takiego jadłowstrętu. Byli wychudzeni, byli słabi, byli wycieńczeni, słaniali się na swoich nogach. Byli o krok od śmierci. I wtedy zdarzyło się coś, słuchajcie, co zmieniło ich życie. Zdarzyło się coś, co całkowicie odwróciło historię i bieg ich życia. Wiecie, co to było? To, o czym żeśmy wczoraj mówili i to, o czym będziemy dzisiaj mówić, że zobaczcie, wtedy wołali do Pana. Ja sobie zadaję pytanie, a dlaczego wcześniej nie wołali do Pana? Dlaczego musieli dojść do takiego punktu, do takiego momentu, że życie w nich ustawało, że chorowali, że mieli się źle, że nie mieli już apetytu, że byli wychudzeni, głodni i za wiele już nic nie mieli? Dlaczego czekali aż, no nie wiem, do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, żeby wtedy skierować swoje serce i swój głos w stronę Boga? Dlaczego nie wcześniej? Wiecie, dlaczego takie pytanie zadaję? Bo ja to przerobiłem w swoim życiu. Kiedy miałem 19 lat, paliłem sobie marihuankę, piłem sobie alkohol
I wiecie, dopiero co skończyłem 18, życie się przede mną, jak to wtedy rozumiałem, otworem otworzyło. I wtedy w wieku 19 lat ktoś mi zaczął głosić Ewangelię. Ktoś mi mówił o Jezusie, który jest życiem, który jest prawdą, który jest drogą. I wtedy sobie pomyślałem tak, a co mi tam? Życie się przede mną otwiera i nie patrzyłem w stronę Boga, patrzyłem w stronę butelek, imprez, narkotyków i poszedłem za tym. I wiecie co? 10 lat później, wtedy, właśnie wtedy, kiedy byłem życiowym bankrutem, wtedy, kiedy, wiecie, tonąłem w długach, które sam zaciągnąłem, wtedy, kiedy mój organizm już odmawiał posłuszeństwa, kiedy faktycznie byłem wycieńczony i już na nic nie miałem apetytu. Wiecie, jak ja wyglądałem? 5 lat później, po moim nawróceniu, spotkała mnie klientka w sklepie. Ja jej się ukłoniłem i powiedziałem jej dzień dobry. Ona tak na mnie spojrzała po 5 latach i powiedziała: pan Mirek? Nie poznałam? Jak pan wymłodniał? 5 lat starszy byłem, a ona mi mówi, że ja wymłodniałem. To jak ja musiałem wyglądać 5 lat wcześniej? Myślę sobie, gdybym wtedy w wieku 19 lat oddał życie Jezusowi, ilu rzeczy bym uniknął? Ilu rzeczy unikniesz, jeśli dzisiaj oddasz życie Jezusowi? Ile rzeczy zostanie wyeliminowanych, ile strat, ile płaczu, ile bólu, ile rozgoryczenia i rozczarowania, ile straconych dni unikniesz, jeśli oddasz życie Jezusowi. Nie czekaj już dłużej. Zobaczcie, ci ludzie, no może nie chcieli wcześniej, nie wiem, nie chcę za bardzo, wiecie, spekulować z Bożym Słowem. Może nie chcieli, może nie mieli okazji, trudno powiedzieć, ale właśnie wtedy, kiedy już naprawdę im było źle, zawołali do Pana i Bóg się od nich nie odwrócił. Bo Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Bo On jest naszym wybawicielem. Wiecie, tu nie pisze, że pojawił się nagle jakiś inteligent, z jakąś mądrą książeczką pod pachą, żeby im wytłumaczyć: słuchajcie panowie, no ale jak wy żyjecie? No nie przyszedł jakiś gość, wiecie, z lusterkiem i powiedział: no zobacz gościu, popatrz sobie w lusterko, jak ty wyglądasz. Nie przyszedł ktoś, żeby ich tam przekonywać, żeby im udowadniać, żeby coś im tam, nie wiem, pokazywać. Nie przyszedł lekarz z nowym antybiotykiem, ani terapeuta z nowym programem. Nie pojawił się psycholog z mocnymi argumentami, ani duchowny z przykazaniami. Przyszło coś, co jest cudem, co już jest cudem, ale jeszcze nie uzdrowieniem. Wiecie co? Pragnienie zwrócenia się do Boga. To jest już cud. To jeszcze nie jest uzdrowienie, ale to już jest cud. Kiedy w twoim życiu, w twoim sercu coś się łamie, coś pęka, coś się kruszy, żeby zwrócić się w stronę Boga, żeby pomyśleć o Bogu, żeby tak pomyśleć, wiecie, ja tak mówię na prosty chłopski rozum, a co mi zależy spróbować? To już jest cud, który się dzieje w twoim życiu. To już jest wynik Słowa Bożego, które, jak mówi ten psalm, jest posyłane, żeby cię uzdrowić. I to już jest cud, jeśli coś w twoim sercu się dokonuje, jeśli coś się łamie. To jeszcze nie jest uzdrowienie, ale to już jest cud. Alleluja. Chwała Jezusowi za to. Chwała Mu za to Słowo, które posyła, aby uzdrowić. Wiecie, ludzie czasami już są w takim stanie, że jak nie zawołają do Pana Boga, to już po nich. Każdy, słuchajcie, i to nie dotyczy tylko ludzi, którzy mają problemy i są bezdomni, i dotyczy każdego człowieka. Bez Jezusa jesteś zgubiony. Bez Jezusa jesteś zgubiona. Co z tego, że cały świat pozyskasz, jak na duszy szkodę poniesiesz? Co z tego, że nie masz problemu z nałogami, że może dobrze się prowadzisz, uważasz siebie za dobrego człowieka? Cóż z tego, jeśli na duszy poniesiesz swoją szkodę? Wiecie, pojęcie dobra to jest bardzo szeroki temat. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mówił, że jest dobry. Ja mówię: przyjacielu, zdefiniuj mi to. Bo to jest bardzo takie, wiecie, ogólne pojęcie, no ktoś jest dobry, no powiedz mi,
Kogo ty uważasz za dobrego? Kto się mieści w tych granicach? No, ktoś to dobrze czyni, pomaga i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no fajnie, ale to jest bardzo względne pojęcie. Bo ten, co zabił 50, jest dobry w porównaniu z tym, co zabił 5000 ludzi. Według jakich kryterii mierzysz swoją dobroć? Jeśli chcesz zobaczyć, czy jesteś dobry, przeczytaj sobie 10 przykazań. I to wszystko. Nie musisz czytać całej Biblii. Ja powiem, czytaj Biblię, tak? To jest Boże Słowo. Ale jeśli chcesz zobaczyć, jak jesteś dobry, przeczytaj pierwsze 3 przykazania. I zobaczysz, jak jesteś dobry. A Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale łaską Bożą jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Posłuchajcie czegoś bardzo ważnego. To też wspomniałem trochę o tym wczoraj. Że największym twoim wrogiem nie jest alkohol. Posłuchaj uważnie. Największym twoim wrogiem nie jest nikotyna, nie są narkotyki i nie jest łatwy dostęp do internetu. Największym twoim wrogiem to nie są kobiety w skromnych ciuchach, ani faceci z owłosioną klatą i nogami. To nie jest twój największy problem. Największym twoim wrogiem jesteś ty sam i twój sposób myślenia. Twój sposób patrzenia na świat. Twój sposób patrzenia na siebie samego. Twój sposób patrzenia na otaczające cię okoliczności. I twój sposób patrzenia na Boga. I to jest twój największy problem. Osoba uzależniona nałogowo oszukuje samego siebie. Musimy o tym pamiętać. Wobec niepodważalnych faktów świadczących o problemie trwa w fałszywym przekonaniu, że problemu nie ma. Buduje świat zaprzeczeń. Interpretuje i selekcjonuje tak wydarzenia ze swojego codziennego życia, by negować, zaprzeczać bolesnym konsekwencjom, bolesnej cenie, którą płaci w imię nałogu. Chcecie zobaczyć, co przyniosło uzdrowienie tym ludziom? Jesteście zainteresowani? Ja bardzo. Przerabiałem to. Jestem bardzo zainteresowany. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć. Halleluja. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego tak nie nazwałem tego cyklu wykładów. Kiedy Janek do mnie dzwonił, jak nazwać tutaj, tak sobie mówię, no najprościej Jezus jest naszym wybawicielem, amen. Ale jak czytam to słowo, że On je posyła po to, żeby uzdrowić człowieka, po to, żeby zmienić jego życie, po to, żeby go uwolnić, wprowadzić nową jakość życia. Nie, żeby ci się jakość żyło, ale żebyś miał jakość życia. To jest niesamowite, słuchajcie. On posyła swoje słowo, aby uleczyć, wyratować. Czy słyszycie to? Dobrze to słyszycie? Bóg posłał swoje słowo, aby zostali wyleczeni i wyratowani od zagłady. A wiecie, co mówi Biblia w Nowym Testamencie? Że słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Bóg posyłając słowo, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa dla mnie i dla ciebie. I Bóg dzisiaj posyła to słowo, aby cię uzdrowić. W jaki sposób? Przez zmianę sposobu myślenia. Słuchajcie, nie wierz. Nie wierz w kłamstwa diabelskie, uwierz Jezusowi, zawołaj do Niego. Jednym z największych kłamstw, jakie człowiek uzależniony może przyjąć, to wiecie, co może zrobić? Odwołać się do normy statystycznej. To jest jedno z największych kłamstw człowieka uzależnionego, który oszukuje sam siebie, odwołać się do normy statystycznej. Zaraz to wytłumaczę. Dzisiaj każdy pije piwko. Jest norma? Jest. Albo wszyscy z mojego otoczenia palą. Albo wszyscy trawkę palą. Jest norma? Jest. Ale słuchajcie, nawet jeśli by wszyscy mieli próchnicę zębów, to nie jest norma. To jest odchylenie od normy. Zgadza się? No zgadza się. A więc nie próbuj patrzeć na świat, na twój problem,
tylko i wyłącznie z twojej subiektywnej perspektywy. Na przykład Zenek tyle lat pije i go z roboty nie wyrzucili. I to jest dla niego norma, że Zenek 30 lat pije i go z roboty nie wyrzucili. Albo Kryśka pali 50 lat i żyje. Albo jeszcze tam jakaś ma czwartego chłopa i jest szczęśliwa. Nie jest ze mną tak źle inaczej, tak? Zobaczcie, że z pojedynczych rzeczy, z wyjątków robię normę statystyczną. Wyjątki przyjmuję jako normę. To jest, wiecie, to jest kłamstwo. To jest oszukiwanie samego siebie. Nie idźcie tą drogą. Nie dajcie się wciągnąć w te kłamstwo. W naszym sposobie myślenia musimy przejść od ogółu do szczegółu. Tak? Czyli nie wszyscy. Od ogółu do szczegółu. W sensie ogólnym, zobaczcie, choroby są czymś normalnym. Ja tu zaznaczam w cudzysłowie, tak? Bo co? Bo wszyscy chorują. I mamy takie myślenie, tak, że w sensie takim ogólnym, no wszyscy ludzie chorują. Nie ma człowieka, który by nie chorował, a więc jest to na ileś normalne. Możemy przyjąć to za normę, dlatego że żyjemy po prostu w takim, a nie innym świecie, w zepsutym świecie. Ale kiedy ty zaczynasz chorować, kiedy ciebie zaczyna boleć, kiedy ciebie zaczyna to dotykać, już nie patrzysz na to jak na normę, ale jak na odchylenie od normy. Wiecie, kiedy człowiek choruje, na przykład na raka zachoruje, to nie macha ręką i nie mówi, a przecież dzisiaj to większość na raka choruje. Co mi tam? No nie jest tak. Wtedy patrzymy na to z przerażeniem, dlaczego ta norma w moim organizmie tak bardzo się odchyliła. Ale kiedy patrzymy na ogół, że dużo ludzi choruje na raka, no to jest norma. To łatwo nam się z tym pogodzić, ale nie chcemy się z tym pogodzić, kiedy to dotyka naszego życia. Akceptujemy to, że wszyscy chorują, ale nie chcemy zaakceptować tego, że my chorujemy. Więc dlaczego akceptujemy to, że mamy problem z nałogiem i nie robimy nic, żeby z tym skończyć? To jest nienormalne. Jedno, zobaczcie, jaka selekcja, wiecie, pewnych akceptacji. Jak selekcjujemy sobie pewne wybrane rzeczy po to, żeby utrwalić w nas przekonanie, że alkohol mi nie szkodzi, że papieros mi nie szkodzi, że hazard mi nie szkodzi, że narkotyki mi nie szkodzą, że leki psychotropowe mi nie szkodzą. Nie dajmy się złapać w takie, wiecie, naprawdę złe myślenie. Mówimy, że chcemy skończyć z tym czy z tamtym, ale tak naprawdę nasze życie temu zaprzecza. To, że większość ludzi pije i pali, wielu dzisiaj uznaje za coś normalnego, za pewną normę. Ale chcę ci powiedzieć, to, że ty pijesz i palisz, to nie jest czymś normalnym, ale poważnym odchyleniem od normy. I ja nie mówię tutaj społecznie, tak? Ja mówię o tobie, o twoim życiu. Mi zależy dzisiaj na tobie. Bo dzisiaj my jesteśmy tutaj razem. Dlatego mówię, żeby przejść od ogółu do szczegółu. Gdybyś codziennie na przykład zlizywał śladowe ilości trutki na szczury. A dlaczego nie? Próbowałeś? Wiecie, to jest to samo, to też jest trucizna. Wiecie, to tak samo, jak gdybyśmy, nie wiem, codziennie zbuchali się, zaciągali spalinami ze samochodu. W jakiś taki sposób, żeby nie paść. Wiecie, albo gdyby człowiek wypijał dziennie kieliszek ścieków z rury kanalizacyjnej. No tak samo byśmy chorowali, tak samo by to niszczyło nasz organizm, tak samo by to miało zły wpływ na nasze życie. Pytanie, czy też byś to uznał za normę? Gdyby 10 ludzi z twojego otoczenia zlizywało trutkę na szczury, czy też byś to robił? Ja wam powiem tak. Dla Eskimosa kurczak z rożna nie jest normą. Podobnie jak dla nas foka na zimno.
Ale tak dla Eskimosa, jak i dla Bushmana. Tak dla Azjaty, jak i jeszcze tam Indianina. Każde działanie na swoją szkodę, każde działanie, które będzie niszczyło ich zdrowie, odczują tak samo. A więc pomyślmy o tym. Wołali do Pana w swej niedoli, a On ich wybawił. Chcę wam powiedzieć z ogólnego patrzenia na zbawienie. Na zbawienie świata. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj od tego ogółu przeszli do szczegółu, bo mówimy, Jezus przyszedł, żeby zbawić świat. I mówimy w sensie ogólnym. Ale Ewangelia pomaga nam przejść od ogółu do szczegółu. Z ogólnego patrzenia właśnie na zbawienie świata do patrzenia indywidualnego, do patrzenia, które przechodzi w pytanie, a co z tobą? Mówimy, no Jezus przyszedł zbawić świat, no fajnie. Mogę się czuć częścią świata, bardziej lub mniej. Ale chciałbym, żebyś pomyślał, że Jezus przyszedł, żeby zbawić ciebie. Żebyś ty był wybawiony. Nie ten, co siedzi obok ciebie. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje własne życie. Oczywiście Pan Jezus też przyszedł, żeby zbawić tego, który obok ciebie siedzi, z prawa i z lewa. Ale ty i twoje życie. I musisz sobie ty odpowiedzieć na swoje własne życie. I przejść od ogółu do szczegółu. Od patrzenia, no Jezus przyszedł zbawić wszystkich, do patrzenia, a co ze mną? Przede wszystkim Jezus przyszedł zbawić ciebie. I powiem ci, nie chodzi o to, jak ten świat na to odpowie, ale chodzi o to, jak ty na to odpowiesz.